A za kogo pani tutaj trzymała kciuki, jeżeli chodzi o tę trójkę? Anita wygrała, ale czy to właśnie za nią pani trzymała kciuki, czy może za którąś inną uczestniczkę? Mi się one wszystkie bardzo podobały, bardzo. Miałam taki, tak sercem byłam z Roxy, bo ona jak córcia moja, tak miałam emocjonalny związek z nią, taki bliższy. Obserwowałam Julkę i po prostu widziałam, jak ona się rozwija, jak ona kwitnie, jak ona frunie wprost do nieba. Wspaniale. No a Anita to pewna dojrzałość i taka no profeska już. Tutaj niektórzy widzowie programu zauważyli, że u Julki i u Michała rozwija się coś może więcej niż tylko przyjaźń. Ciekawa jestem, jak pani okiem to jest. Może pani też to zauważyła? Nie wiem, tu tak naprawdę my się przyjaźnimy ze sobą, tańcząc, przebywając i to wcale nie wiąże się z żadnym romansem, ani nie mogłabym powiedzieć, że widzę coś takiego. Okay. Nie, ponieważ ludzie są tu, no a Jacek, tu jego żona też tańczy, fantastyczna Hania. Nie mogłabym się wypowiedzieć na taki temat, nie, bo to tylko plotki, a plotki mnie nie interesują. Okay.